Witajcie, Joanna Hoj, z tej strony z kanałki Matki Słowianki. Jesteśmy w Mikoszewie nad morzem i będę pokazywać trochę, jak to tutaj wygląda. Pokażę Wam, jak wygląda to miejsce, w którym mieszkam. Uważam, że jest dosyć tanie. Jakie są zalety i wady. I pokażę Wam, jak się idzie na plażę w Mikoszewie, samą plażę. No i tyle. Pozdrawiam. Jesteśmy w pokoju na kwaterze prywatnej u pani. Właśnie nie wiem, jak ta pani się nazywa. To jest Gdańska 50, Mikoszewo. Myślę, że jak najbardziej jest do polecenia. Teraz ciebie zobaczę. Teraz mam trochę bałagan, ale generalnie my płacimy. Tutaj pokazują podwórko. Można sobie robić grilla. Była straszna burza. Myślę, że takie szyby zrobiły brudne. Mam ciebie zobaczyć. Okej. Okay. Generalnie wszystko jest klasycznie. Telewizor nie wiem, czy działa, nie używałam, pewnie tak. Tutaj jest szafa. Dwa łóżka. My mieliśmy taką dwójkę. Wyprowadzamy się dzisiaj, więc jest trochę bałagan. Jest łazienka. Jak najbardziej komfortowa, w porządku. Komfortowa, tak, łazienka jest w porządku. Tutaj jest 7 pokoi bodaj. Pani ma dom, mieszka, duży dom parterowy, piętrowy, mieszka na dole. Ma oddzielne wejście, znaczy wejście jest jedno do takiego przedpokoju i dalej jest oddzielne wejście do jej pokoi na parterze i schodami idzie się w górę i są te pokoje. Tutaj jest kuchnia, jest sporo miejsca. Jest coś, czego ja nie lubię, czyli ciemno, ale otwieram sobie zawsze tutaj, jest prześwit na światło. Aczkolwiek czasami jak jest lato, to jest tutaj na pewno przyjemniej. Po prostu nie jest tak gorąco. Normalnie wszystko jak trzeba, można sobie samemu gotować. Tu jest dużo miejsca. Dla mnie klasycznie. Klasycznie tutaj jesteśmy. Jest lustro. 30 zł od osoby, czyli ja płacę 60 zł za noc. Jak się od tyłu domu patrzy, to tam jest taki parking i można wjechać samochodem i stanąć. Nie jest to specjalnie trudne. Pani tłumaczy, że trzeba 3 razy w prawo skręcić. Faktycznie. I potem tam jest taki jakby namiot, coś takiego przykrytego i wjeżdża się tutaj w to podwórko za domem. Generalnie nie jest to jakoś szczególnie trudne. Wydaje mi się, że jedyny feler tego wszystkiego to jest to, że mają dosyć nieposprzątane to tylne podwórko. Podwórko za domem, gdzie można też siedzieć i robić sobie grilla. Myślę, że to podwórko powinni posprzątać. No ale tak jak mówię, moim zdaniem ta cena, jak na Mikoszewo, jest niewygórowana. To jest przy ulicy Gdańskiej, do niej równoległa jest Długa. I tak naprawdę jak się wychodzi z budynku, to się wychodzi na ulicę Długą. Ulica Długa idzie... ulica Długa idzie się nią, nie wiem, jakieś 5 minut i już jest skręt w lewo na plażę. I klasycznie, tak jak wszędzie tutaj, bo widzę, że w większości miejsc tak jest, gdzie się idzie przez rezerwat, a w Mikoszewie się idzie przez taki mały rezerwat, jest jakieś 1,5 km dojścia do plaży. Zresztą chyba tylko w Jantarze dalej nie jechałam. W Jantarze jest bliżej, bo jest wszystko skomercjalizowane, jest dużo sklepów, barów, jest muzyka taka trochę disco polo, bym powiedziała, wieczorem. Także jeżeli ktoś chce, to może tam się lokować i tam na pewno jest drożej. Jantar i kolejne, i aż do Krynicy Morskiej. Natomiast tutaj Mikoszewo jest się dalej od morza, jakiś 1,5 km. Idzie się potem przez las, przez wydmy i jest po prostu bardzo przyjemnie, jest cisza.
No, fajny tego jest taki, że jakby mieszkanie w Mikoszowie to tak, nie ma tutaj bankomatu, trzeba przejechać albo wyjąć wcześniej w Gdańsku czy gdzieś, albo przejechać czy na stacji benzynowej, albo przejechać do Jantału. Chodzi tutaj kolejka taka wąskotorowa, można się nią jakby przetransportować, można wypożyczać rowery i tak dalej, ludzie dużo jeżdżą na rowerach. Myślę, że Mikoszewo jest wspaniałe dla dzieci, dla tych, co nie lubią za dużo komercji i lubią ciszę i spokój. A zwłaszcza jak macie samochód, to w ogóle nic nie jest problemem tak naprawdę. Jak moje dzieci chciały coś sobie kupić na tym targu, to pojechaliśmy do Jantaru. Ale to tak... Pojechaliśmy też, bo tam stoją takie łódki, łodzie rybackie. No ale mieszkać tam w pobliżu bym nie chciała. Mikoszewo jest sympatyczniejsze, wydaje mi się. W innym filmie pokażę też, może pokażę w tym, jak wygląda podejście do plaży. Mamo, und das Kaffee. Jesteśmy na wydmach. Nie idziemy dalej, bo raczej się nie powinno po wydmach chodzić. Poza tym jest strasznie gorąco. Zaraz ci sobie takie zdjęcie. Nie tutaj, tylko tam. Lasu, misiu, takie pięse. Takie jest pięse super miasto. W lesie? Dobrze. A tutaj jest. Tutaj. Tam jest jeziorko. Bo jaki wielki pająk. Pokażemy pająka. Widziałeś pająka, Oli? Gdzie pająk? Czekaj, zaraz cię podniosę. Kasowie. Bardzo przyjemna droga na plaży w Mikoszewie. Przez taki rezerwat. Chcesz usiąść? To poczekaj, ja zdejmę. Nie, tak.
Mało ludzi już. Koniec wakacji. Puszczasz? No puszczę, bo idą ludzie. Już jesień, brzozów kwiska. Brzozy kwitną. Szczurka zapada. Widać go? Lata wiesz? Tak. Zadowolony jesteś? Tak. Mam takiego adopta. Może kupimy. I jutro opuścimy, tak? I będziemy wiele tam. Ej, to jest takie asastane piękna. To jest asastane. Jesteśmy na plaży. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo jednak jest tu krzyk i szum morza. Właściwie to kilka słów. Tak sobie myślę, że może to kogoś interesować. Jesteśmy teraz na plaży w Jantarze i tu jest napisane port zakaz kąpieli. Stoją tu takie trzy piękne łódki, ale widzę, że wszyscy kąpią się w najlepsze. My się tylko grzebimy w piachu. Także nie wiem, jak to z tymi zakazami. Byliśmy w... Jest kilka podejść do plaży tak naprawdę. Tutaj jest... Schowane. Tutaj jest bardzo duża komercja. To znaczy właściwie wzdłuż podejścia do plaży są wszędzie bary i sklepiki, co też ma swój urok. Schowaj, znaleźć się tylko. Oli, poczekaj, teraz do mnie nie mów. No czasami jest taka potrzeba, że jednak pójść do baru i coś zjeść. I wtedy można cały dzień siedzieć na plaży. Ma to swój urok. Natomiast naprawdę piękna plaża jest w Mikoszewie. Nie znam wszystkich okolic, nie wiem. Podejrzewam, że we wszystkich mniejszych miejscowościach, tam gdzie tych mniej popularnych, takich jak Krynica czy Jantar. Dziecko. W tych miejscowościach mniejszych
jest po prostu mniejsza komercja, ale za to plaża jest przyjemna, jest mniej ludzi. No nie ma ratownika, ale ja w ogóle tutaj nie widzę ratowników, ani plaży strzeżonej. Ostatnią plażę strzeżoną widziałam w Gdańsku, w Brzeźnie. Być może gdzieś tu jest, może w Krynicy. W każdym razie tam jest bardzo spokojnie w Sobiesz, w Mikoszewie, gdzie byliśmy. I to też jest kilka podejść, kilka wejść. Ja byłam w 90 chyba, albo 91. W każdym razie to jest od tej strony, od strony parku czy rezerwatu. I tam jest bardzo przyjemnie, naprawdę bardzo przyjemne podejście do plaży przez ten, przez piękny las, a potem przez taką część wydmową. Będę robić z tego film, może załączę go tutaj na końcu albo na początku, więc pewnie to już widzieliście, ale myślę, że załączę na końcu. To tyle ode mnie o plażach. Bierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, Joanna. Poprawka, jest plaża strzeżona z ratownikiem w Jantarze, bo to myślę, że tam jest Jantar nadal. Powiększymy. Tutaj jest port, więc tu jest zakaz, ale i tak wszyscy się kąpią. My też siedliśmy tu, bo mi się wózka dalej nie chce pchać, no ale się nie kąpiemy. Tu zresztą schodzą tutaj do morza te uchwyty od tych łódek. To chyba niebezpieczne może być. A tam dalej jak najbardziej jest ratownik. Czy myślę, że teraz już nie, bo chyba za późno. Ale wygląda na strzyżoną. Moli. Na to? No dobra, tylko nie zsuń się. Wyjątkowo dużo otyłych dzieci i dorosłych. Aż mi się nie chce wierzyć. To chyba pierwszy raz to widzę nad morzem. To nie takich po prostu trochę grubszych sprawnych, tylko naprawdę otyłych. Z takim naprawdę problemem otyłości. I to jest załamujące. Nie wiedziałam, że tak dużo jest tych ludzi. W Polsce. Nie wiem, czy to Amerykanie są. To jest dużo obcokrajowców, ale... Umiesz latać?
szkoły jest też takich dzieci, które już nawet nie są jeszcze otyłe, ale są już niesprawne. Mają problemy z chodzeniem. Są mało zgrabne. Mało ruchliwe. Tańczące gąsienice. Nie ma. Zdejmij po prostu. No ja ci mówię wcześniej. Nie zdążyłam nagrać, jak się podjeżdżały do lotu. Co robisz? I zaraz popłynie do wody, tak? Tak. O! Popłynęła? Płynęła do morza? Już podpłynęła. Co robisz, Oli? Co robisz? Lądowisko zbudowałam. Lądowisko zbudowałeś dla samolota? Dla samolotu? No to pokaż teraz, jak ląduje ten samolot. Puść go. Takie małe to lądowisko, a to stanowisko. O, brawo! Świetnie wylądowałeś. Może zrobimy duże lotnisko z kilkoma pasami startowymi. Tak, ale z takimi pasami. No dobra, niech ci będzie. Tak. Do dzieła.
To wygląda całkiem jak sikorka. Ja go widzę gołym okiem, ale chyba nie widać go w obiektywie. Tak, tu jest las sosnowy. Właśnie powiedziałam dziecku, że las to królestwo pająków. Jest ich mnóstwo. Pająk. Kolejny pająk. Pająk. Tu mniejszy, nie mogę go łapać. Pająk, pająk. Zaraz, kochanie. Tu pod światło nie mogę cię złapać, a tu jesteś, pająku. Tu. Tam jest. Naprawdę piękny las. Taki mech. Wszystko jest pokryte mchem. Dobry, wilgotny las. Takiego na przykład tam w Świdrze nie ma, bo jest dużo bardziej sucho oczywiście. Ale też są takie piękne sosny. I też jest taka cisza. Naprawdę warto pojechać tutaj do Mikoszewa, tym rezerwatem się przejść, bo tu jest cudownie. Naprawdę taką ciszę powinna się odnaleźć na wakacjach. I mało ludzi jest, bo jest koniec roku. Ale piękna pogoda. Koniec wakacji znaczy. Nie ma takiego hałasu jak w Jantarze czy gdzieś indziej. Mogę złapać fokusu. Za blisko. Boi się mnie? Nie bój się, ja tylko robię zdjęcia. Nic ci nie zrobię. Nie łapię fokus. Tam taki duży pająk uciekł. To suje. Nie wiem, czy je widać, ale może się odezwą. Sujaki tak skrzyczą. Skrzyczą. O, tam są. Pewnie nic nie widać, ale... Tu jest. Siedzi. No skrzecz suja. Postanowił być cicho. Aha.
No idź, Oli! Masz dużo sznurka, odsuń się. Idź tam, masz dużo sznurka. Możesz biec z nim w stronę plaży, Oli. Biegnij z nim. W stronę plaży biegnij. Możesz, biegnij. No idź, masz dużo sznurka. Na trasie z Ostródy do Warszawy. Miejsce, gdzie są takie bujawki, do siedzenia bujane huśtawki. Placek zabaw i tam dalej jest czołg. Potem pokażę. A teraz co robimy? Bujamy się na takiej huśtawce. Na takim wagonie. W takim jakby wagoniku huśtawce. Tak? Na takiej kolejce. No w czymś takim. Tutaj ma jakieś takie szyny. Chodzisz tam? Nie, to chyba nie jest lufa. To ten. Ja w ogóle nie. To chyba nie jest czołg. Albo jest, ale ja się nie znam na rodzajach czołgów. A tam jest bunkier. Idziemy? Oli?